Witam baranki w przysłaniach z kart Tarota na sobotę 27 stycznia 2024. Zobaczmy, jaka będzie energia tego dnia dla Was, co może się wydarzyć. Baranki, sobota. To może być taki dzień, kiedy będziecie od czegoś odchodzić, może się tu pojawić jakaś szansa na jakąś zmianę. Być może już od jakiegoś czasu zastanawialiście się nad czymś, nad jakąś zmianą, i w ten dzień właśnie może być tak, że postanowicie coś za sobą zostawić. Może to być po prostu tak, że na przykład jakaś pasja, jakieś zainteresowanie zostawicie na poczet jakichś innych czynności, które będzie wykonywać, czy też innych zadań. Może być tak, że pojawi się szansa na realizację czegoś innego i po prostu jakiejś innej pasji, na przykład innego zainteresowania, i tutaj odejdziecie od tego. W ten dzień oczywiście, mówimy o czytaniu dnia. Ponadto dla innych osób może być tak, że nie spotkacie się z kimś, z kim bardzo chcieliście się spotkać, i to będzie wasz wybór. Nie zrobicie tego, ponieważ na przykład będziecie mieć inne zadania do wykonania, czy też no coś innego po prostu będzie zaprzątało waszą głowę, a niekoniecznie to, i będziecie musieli na przykład coś odwołać. Więc tutaj też może tak być, że po prostu no, będziecie zmuszeni do tego, żeby coś właśnie z czegoś zrezygnować, z czegoś, co chcieliście, być może na co czekaliście też, tak? Może być tak, że po prostu chcieliście coś sobie w sobotę porobić, na przykład wyjść na jakąś imprezę, ale będziecie musieli z tego zrezygnować, bo na przykład rozchoruje się ktoś w rodzinie i trzeba będzie się nim opiekować. Więc tak to mniej więcej wygląda. Życzę udanej soboty i do usłyszenia. Cześć byczki, witam Was w przesłaniu z kart Tarota na sobotę 27 stycznia 2024. Zobaczmy, jaka będzie energia tego dnia. Co może się wydarzyć? Byczki, niektórzy z Was mogą stanąć przed jakimś dylematem. W ten dzień nie będziecie chcieli podejmować jakiejś decyzji, raczej będziecie woleli poczekać na rozwój wypadków, czy rozwój sytuacji, czy też będziecie chcieli poznać jakieś inne możliwości, inne sytuacje, aby móc podjąć jakąś decyzję. Więc to jest tak, że w ten dzień ogólnie rzecz biorąc będziecie zamknięci na przykład na różnego rodzaju propozycje, bo jest to karta zamknięcia emocjonalnego, i ona mówi, że po prostu nie będziecie chcieli podejmować różnych decyzji. Niektóre mogą wynikać z jakichś lęków, przekonań. Jeśli chodzi o finanse, również nie będziecie chcieli tu wykonywać żadnych kroków w kierunku inwestowania czy obracania pieniędzmi. Więc powiedziałabym, taki dzień może być dla Was, dla niektórych oczywiście, bo jest to energia ogólna, dzień właśnie takiego zawieszenia, dzień, kiedy będziecie potrzebowali go na pewne przemyślenia, czy też poukładanie sobie pewnych spraw w głowie na przykład, tak? Dziękuję, byczki. Do usłyszenia. Witam, bliźnięta, w przesłaniach z kart Tarota na sobotę 27 stycznia. Zobaczmy, jaka będzie energia tego dnia dla Was, bliźnięta. 8 monet. To karta, która mówi, że będziecie mieć dużo pracy, dużo obowiązków, dużo wyzwań, dużo zadań. Będzie się działo w ten dzień, poświęcicie się pracy. Niektórzy z Was pewnie będą w pracy, więc będziecie skupiać, będziecie chcieli wykonać wszystko od A do Z, więc ten czas swój wolny poświęcicie właśnie na pracę. Natomiast jeżeli ktoś ma wolne, no to będzie wykonywał różnego rodzaju zadania, które być może sobie już od jakiegoś czasu zostawiał na sobotę, bo w tygodniu nie miał czasu na przykład na wykonanie tego. Więc w sobotę to będzie taki dzień, kiedy właśnie
Będziecie mogli wykonywać wszelkiego rodzaju zadania, będziecie chcieli wykonać je jak najlepiej, wszystkie, żeby nic nie zostało na później. Więc tutaj też dzień, kiedy niektórzy z Was mogą wykazywać się taką szczegółowością, dopytywać o szczegóły różne, zorganizowaniem. Także dosyć taki pracowity, bym powiedziała, dzień. Dziękuję za uwagę. Cześć. Witam Raki w przesłaniach z kart Tarota na sobotę 27 stycznia 2024. Zobaczmy, jaka będzie główna energia tego dnia. I zobaczymy, co karty tutaj Wam radzą. Pustelnik. To jest karta, która mówi o tym, że tego dnia raczki możecie potrzebować czasu dla siebie. Możecie chcieć coś sobie przemyśleć. Być może od jakiegoś czasu już chodzą za wami jakieś myśli, sprawy, które nie dają wam spokoju i potrzebujecie na spokojnie podejść do nich właśnie i sobie je przemyśleć. Więc sobota będzie dobrym dniem. Może będziecie ją spędzać samotnie. Niektórzy z was właśnie sami z sobą. Być może niektórzy będą czuć jakąś pustkę, samotność. Możliwe, że zamkniecie się też, niektórzy z was oczywiście, zamkniecie się na przykład jakieś propozycje wyjścia w ten dzień, czy jakieś inne propozycje, które mogłyby w jakiś sposób was, no, wyciągnąć z domu. To raczej taka karta, kiedy będziecie chcieli, będziecie się dobrze czuć właśnie w domu, w domu i będziecie woleli sobie na przykład, nie wiem, wykonać jakieś prace domowe niż gdzieś wyjść do ludzi. Więc raczej taka karta samotności, osamotnienia, co nie oznacza oczywiście, że zła, bo może wnieść bardzo wiele pomysłów i rozwiązań w wasze życie, jeżeli coś sobie przemyślicie. Niektórzy z was mogą na przykład skupić się na medytacji. Dziękuję. Do usłyszenia. Cześć Lwy, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na sobotę 27 stycznia. Zobaczmy, jaka będzie energia tego dnia dla Was, Lwy. Bardzo optymistyczna, bardzo wesoła. A więc jest to czytanie ogólne, przypominam. Nie z wszystkimi może rezonować. Aczkolwiek bardzo pozytywna karta. Życzę, żeby z wszystkimi rezonowała. Będziecie w ten dzień, drogie lwy, bardzo dobrze się czuć. Entuzjazm, radość może być ogromna. Będziecie się z czegoś cieszyć. To będzie radosny dzień. Może się czegoś dowiecie. Może będziecie go spędzać z dziećmi, z dzieckiem. Możecie dowiedzieć się o ciąży. O tym, że wy jesteście w ciąży, że ktoś z rodziny jest w ciąży. Bardzo optymistyczna energia, dużo optymizmu wnosi, euforii, więc naprawdę to będzie bardzo radosny dzień. Jeżeli czekaliście na jakieś rozwiązania, na jakieś decyzje, też powinny być pozytywne w ten dzień. Tutaj możecie sobie planować jakieś wakacje, niektórzy z was może sobie pójdą na jakiś spacer. Także bardzo, bardzo fajna, optymistyczna energia. Pozdrawiam i do usłyszenia. Witam panny na przesłaniach z kart Tarota na sobotę 27 stycznia. Zobaczmy, jaka będzie energia tego dnia dla was. Sobota to będzie taki dzień, kiedy będziecie chcieli się wypowiedzieć w jakiejś kwestii, będziecie być może musieli bronić swojego zdania w jakiejś sytuacji, czy też na temat kogoś. Tu może ktoś was też zaatakować słownie na przykład i też będziecie musieli użyć jakichś argumentów, by się bronić, będziecie musieli rozmawiać i przede wszystkim bronić właśnie swojego zdania, swojego takiego
może nie tyle, że terytorium, ale po prostu swojej opinii na dany temat, czy na przykład dotyczący jakiejś sytuacji. Być może z kimś będziecie rozmawiać o jakimś projekcie i ktoś będzie chciał wam podciąć skrzydła, więc też tutaj będziecie twardo stać przy swoim pomyśle i będziecie bronić, powiedziałabym, z całych sił właśnie swoich przekonań, pomysłów, opinii, zdania na temat właśnie jakiejś sytuacji czy kogoś. Także taka sobota by się zapowiadała dla niektórych z Was oczywiście. Dziękuję i pozdrawiam. Cześć, drogie wagi, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na sobotę 27 stycznia. Zobaczmy, jaka będzie energia dla Was w ten dzień. Powiedziałam, że taka spokojna, nostalgiczna. Niektórzy z Was mogą poświęcać się jakiejś pasji, niektórzy z Was mogą w sobotę na przykład komunikować się z kimś zaufanym, z jakąś przyjaciółką, z mamą. Możecie chcieć po prostu porozmawiać sobie z taką osobą, doradzić się czegoś. Niektórzy z Was będą chcieli rozwijać pasję. Tutaj może być też jakaś rozmowa, komunikacja, umawianie się z jakimś lekarzem, psychologiem. Może być właśnie też rozwijanie swoich zainteresowań, pasji. Możecie też swój czas poświęcić komuś, na kim Wam zależy, kto jest dla Was ważny. Także bardzo pozytywny czas, bardzo pozytywny dzień. Myślę, że miło spędzony spokojnie. Pojawia się tutaj ogromny spokój, więc myślę, że raczej skupicie się właśnie na takich właśnie pasjach, zainteresowaniach, hobby, być może jakichś właśnie rozmowach, wyjściach, ale ogólnie nie będzie tutaj jakiegoś dynamizmu, tylko raczej taki spokój. Ktoś może z Was jakieś tutaj talenty wydobywać na światło dzienne, więc też tak może być. Możecie zarządzać po prostu właśnie jakimiś sprawami, które są dla Was ważne. Pozdrawiam, do usłyszenia. Witam Skorpiony w przesłaniach z kart Tarota na sobotę 27 stycznia. Zobaczmy, jaka jest energia tego dnia, jaka będzie tego dnia energia dla Was. No, bardzo rodzinna bym powiedziała. Możecie tutaj spotykać się w sobotę ze znajomymi, z rodziną, z osobami, które lubicie, z którymi jest Wam dobrze. Z partnerem to mogą być jakieś spotkania, wyjścia, komunikacja, miłe rozmowy. Właśnie czy z rodziną, czy z partnerem, czy z jakimiś przyjaciółmi. Więc bardzo entuzjastyczny dzień, bardzo dobry dzień. Tutaj mogą być również jakieś miło spędzone czasy z dziećmi, więc też może być dla niektórych właśnie taka chwila, żeby sobie spędzić ją bardzo miło. Ogólnie bardzo spokojny, radosny dzień i taki bardziej w gronie właśnie otaczając się właśnie ludźmi, których lubicie, którzy wnoszą coś w wasze życie. Także bardzo pozytywna sobota się zapowiada dla Was. Dziękuję i pozdrawiam. Witam Strzelce w przesłaniach z kart Tarota na sobotę 27 stycznia. Zobaczmy, jaka będzie energia tego dnia dla Was, Strzelce. Być może niektórzy z Was będą spotykać się z adwokatem, prawnikiem. Niektórzy z Was z jakimś urzędnikiem, ponieważ jest to sobota, urzędy raczej są zamknięte, więc to raczej będzie jakaś prywatna korespondencja, powiedziałabym, czy prywatna jakieś spotkania. Natomiast, czyli może druga połówka Wasza na przykład być tym urzędnikiem i z nią będziecie spędzać czas. Może być tak, że odbierzecie po prostu list ze skrzynki akurat i wyciągniecie i to będzie właśnie list z jakiegoś urzędu, na który być może czekacie. Ogólnie energia tego dnia przedstawia się bardzo konkretnie. Być może będziecie podejmować jakieś decyzje w sobotę, które mogą dotyczyć różnych kwestii, mogą dotyczyć kwestii prawnych, ale to mogą być różnego rodzaju rozwiązania.
Będziecie do tych rozwiązań podchodzić bardzo szczerze, logicznie, inteligentnie, więc tutaj mogą się Wam zarysować fajne rozwiązania, z których później możecie skorzystać w ciągu kolejnych dni. Mogą się tu Wam rozjaśnić pewne sprawy. Decyzje będą podejmowane w sposób analityczny, rozstrzygając za i przeciw na przykład. Także naprawdę bardzo dobry dzień, taki konkretny bym powiedziała. I faktycznie tutaj możecie rozstrzygnąć czy zakończyć pewne sprawy, które w jakiś sposób Wam nie dają spokoju, czy też ciążą na Was. Może po prostu znajdziecie akurat w ten dzień jakieś rozwiązania do tych spraw, kwestii. Dziękuję. Do usłyszenia. Cześć koziorożce, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na sobotę 27 stycznia. Zobaczmy, jaka będzie energia tego dnia, co się może dziać. Król pucharów. W ten dzień możecie na przykład mieć spotkanie z kimś. To może być druga połówka, więc może jakaś randka, jakieś spotkanie, komunikacja z tą osobą, więc jakieś rozmowy, może pisanie SMS-y, wiadomość od tej osoby. Także to może być druga połówka wasza. To może być ktoś, kto jest bliski waszemu sercu, jakiś przyjaciel. To może być również ktoś, kto wzbudza w was zaufanie. Więc na przykład może niektórzy z was mają jakąś zaplanowaną wizytę u lekarza, więc też tutaj może być właśnie taka osoba. Może to być taki dzień, kiedy po prostu to wy będziecie podejmować jakieś decyzje dotyczące, to będą bardzo dojrzałe decyzje dotyczące na przykład waszych zainteresowań, dotyczące relacji, osób, jakichś sytuacji, które są wam bliskie w sercu, bym powiedziała. Możecie tutaj też komuś coś wręczać, być może pójdziecie na jakieś imieniny, urodziny, jakiś prezent będziecie komuś dawać. Być może pomożecie udzielić jakichś wskazówek komuś, ktoś może was poprosi o radę. Też tak może być. Ogólnie dzień, kiedy możecie rozwijać swoje pasje, zainteresowania. Także też bardzo, bardzo ciekawy dzień, aczkolwiek spokojny, bym powiedziała. Dziękuję. Do usłyszenia. Witam wodniki w przesłaniach z kart Tarota na sobotę 27 stycznia. Zobaczmy, jaka będzie energia tego dnia dla was, wodnik. 8 mieczy. To może być taki dzień, kiedy niektórzy z was będą bardzo mocno trzymać się swoich przekonań. Nie będą chcieli poznać punktu widzenia innych osób, nie będziecie chcieli wyjść poza jakiś schemat na przykład. Być może nie będziecie patrzeć zbyt szeroko na przykład na jakieś rozwiązania danej sytuacji. To może być tak, że będziecie skupieni tylko na tych rozwiązaniach, które sobie sami, które sami gdzieś tam w jakiś sposób już sobie wymyśliliście, czy też nie będziecie chcieli po prostu poznać opinii innych, tak? Wyjść ponad to, co wy wiecie, co wy macie. Więc na przykład, jeżeli chodzi o poznawanie jakichś nowych szczegółów dotyczących jakiejś sytuacji, to nie będziecie chcieli tego w ogóle. Nie będziecie gotowi na to, żeby się otworzyć na to, żeby z kimś negocjować, porozmawiać. Raczej tutaj może być tak, że ktoś wam może coś na przykład proponować, ale wy macie przekonanie, że nie chcecie iść w tamto miejsce. Na przykład zaproszenie do restauracji, wam ta restauracja nie odpowiada, nawet nie potraficie uzasadnić dlaczego, ale nie będziecie chcieli tam pójść, mimo iż ktoś poda wam argumenty, że tam jest fajnie, nie wiem, dobre jedzenie, ale na przykład nie będziecie się na to chcieli zgodzić. Z jakichś powodów, tylko wam znanych, tak naprawdę. Być może, bo macie na przykład złe doświadczenia, tak? I dlatego, na przykład, to tak podaję. Natomiast ogólnie taki dzień właśnie takiego bardziej, to jest taka karta, która jest nazywana pułapką.
taką pułapką i właśnie możecie się złapać na tym w ten dzień, że no, ktoś może naprawdę ma fajne argumenty, ale one do was nie docierają, bynajmniej nie w ten dzień, a może dotrą w inny. Także na przykład, nie wiem, jeśli chodzi o pracę, ktoś bardzo na przykład z was no, wymyślił sobie, że będzie pracował na przykład, wymyślił sobie jedną ofertę i nie jest w ogóle otwarty na to, że gdzieś tam może pojawić się inna, czy na to, żeby wysłać CV jeszcze gdzieś indziej. Nie, bo uparł się na tą na przykład, tak? Tylko ofertę. Więc nie patrzy szerzej, dalej, nie chce widzieć innych perspektyw. To jest coś takiego, taka pułapka, trochę taka psychologiczna. Więc tak by się zapowiadał ten dzień dla niektórych z was, oczywiście, bo jest to czytanie ogólne. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć rybki, witam was w przesłaniach z kart Tarota na sobotę 27 stycznia. Zobaczmy, jaka będzie energia tego dnia dla was. Sobota. Paś mieczy. Paś mieczy może mówić, że będziecie spędzać ten dzień na komunikacji z dzieckiem. Może będziecie razem odrabiać lekcje, może będziecie coś czytać. Może być tutaj dowiadywanie się czegoś, więc może być jakieś rozmowy dotyczące na przykład szkoły czy jakiegoś rozwoju. W każdym razie ogólnie rzecz biorąc, chodzi o dziecko. Może być tak, że w ten dzień będziecie komunikować lub poznacie kogoś, to może być młodszy od was, kogoś, kto w jakiś sposób zainteresuje was sobą. Więc też dosyć ciekawie. Niektórzy z was mogą mieć w ten dzień jakiś pomysł na coś. Może być to pomysł na biznes, może być to nowy pomysł w pracy, który później wykorzystacie. Więc tutaj mogą być różnego rodzaju pomysły. Może to być pomysł na wyjazd, może być pomysł na jakiś kurs, naukę, szkolenie. Więc coś takiego mogłoby być. Także dużo tutaj może być takich, taka energia bardzo jest to początkująca. Coś się zaczyna, więc tak jakbyście zaczynali na jakiś temat myśleć, tak jakby coś wam się dawało dopiero poznać. Czyli jeżeli na przykład zastanawiacie się nad jakimś kursem, to tak jakbyście dopiero właśnie się zastanawiali, gdzieś coś czytali na ten temat, czy zastanawiali się, czy wam się przyda. Gdzieś coś początkującego właśnie, być może zapiszecie się i albo tak jak mówię, będziecie zdobywać informacje na temat właśnie tego kursu. W ten dzień również może być tak, że dowiecie się jakieś plotki, a ktoś coś wam powie, przekaże właśnie jakąś taką informację, plotkę, która nie do końca może być prawdziwa. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.